Dziękuję bardzo. Ja od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, czy nauka potrzebuje prawa autorskiego i będę chciał Państwa przekonać, że po pierwsze nie jest to pytanie retoryczne, a po drugie dlaczego warto je sobie zadawać. Zacznę od takiego przykładu. Przepraszam. W latach 50. w całej Polsce toczyły się wykopaliska archeologiczne w celu uczczenia tysiąclecia państwa polskiego i w Wiślicy wykopano w jednym z starych kościołów taką płytę nazwaną płytą Orantów. Ona jest także opatrzona taką bardzo ciekawą łacińską inskrypcją, ale do tego, co to oznacza, to może jeszcze dojdziemy. Ja wspominam o tym dlatego, że Paweł Jasienica, który opisuje, przepraszam, Paweł Jasienica, który opisywał te wykopaliska, opatrzył je bardzo ciekawym komentarzem. Mówił o tym, że naukowcy dostali dzięki tym wykopaliskom materiał do bardzo żywych dyskusji. I chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeden właśnie z tych komentarzy. Tylko niestety nie mogę Państwu pokazać tego zdjęcia Pawła Jasienicy, dlatego że ono jest chronione prawem autorskim i nie doszukałem się na stronach nazw jakichś wyraźnych wytycznych, czy mogę je udostępniać, czy nie. Wręcz była to taka dosyć dziwna informacja. Znalazłem natomiast zdjęcie, które nie jest prawem autorskim chronione, mianowicie zdjęcie Pawła Jasienicy z kartoteki UB. Jest to materiał urzędowy, w związku z czym mogę go rozpowszechniać bez ograniczeń. Niestety wygląda tutaj Paweł Jasienica nieco gorzej, ale ważniejsze jest to, co powiedział, a nie to, jak wygląda. Otóż Paweł Jasienica miał nadzieję, że te kopaliska, te badania nie będą dyskutowane w jakichś hermetycznie zamkniętych pomieszczeniach, że dostęp do tego materiału i wyników tej debaty będzie szeroki. Dlatego, że w przeciwnym wypadku obawiał się, że nauka polegająca na dyskutowaniu tych wyników w takim zamkniętym gronie straci swój sens. Można powiedzieć, że Paweł Jasienica był otwartystą. Minęło 50 lat od tamtych wydarzeń, tamtych wykopalisk i spróbowałem tak szybko sprawdzić, czy ta negatywna wizja Pawła Jasienicy się ziściła. Znalazłem materiały dotyczące tych badań w Rycinie, to jest takie repozytorium instytutów panowskich, które udostępnia różne materiały. Udostępnia, ale nie do końca. Można kliknąć na link pokaż treść tego materiału, ale pojawia się informacja, że trzeba się zalogować. To nie tylko chodzi o to, żeby założyć konto, bo zwykła osoba nie może sobie tego konta założyć, dlatego że w związku z obecnym prawem autorskim instytuty te nie mogą swobodnie udostępniać tych materiałów komukolwiek, tylko nielicznemu gronu wybranych. To grono jest dosyć wąsko określone. I to nie dlatego, że te instytuty są złe i nie chcą zamknąć ten dostęp, tylko dlatego, że ogranicza je prawo autorskie. Gwoli ścisłości. Prawo autorskie w Polsce, jak Państwo pewnie wiecie, dzieli się na takie dwa zespoły uprawnień. Autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste. Ja będę się skupiał na tych pierwszych, autorskich prawach majątkowych, gdyż tutaj widzę istotę problemu. I to też komplikuje tą odpowiedź, tak? Czy prawo autorskie jest potrzebne w nauce. Trzeba uściślić, jaki rodzaj uprawnień mamy tak naprawdę na myśli. Autorskie prawa majątkowe polegają na tym, celem jest ochrona poprzez udzielenie twórcy czy też innemu uprawnionemu wyłączności. Tenże twórca korzysta z tej wyłączności zazwyczaj w taki sposób, że kontaktuje się z wydawcą i to tak naprawdę wydawca jest beneficjentem tej wyłączności, mianowicie w ten sposób, że wydawca tą wyłączność od autora zazwyczaj nabywa, płacąc mu oczywiście za to jakieś pieniądze, a to w celu, żeby zarobić więcej na udostępnieniu tej twórczości użytkownikowi. Przy czym te strzałki po lewej i po prawej, one tak naprawdę nie są tożsame, bo wyłączność nabywana przez wydawcę nie przechodzi na użytkownika, on tylko dostaje jakiś tam dostęp do twórczości, no i oczywiście płaci w sumie więcej, użytkownicy płacą, niż dostaje twórca. No to jest oczywiste, bo wydawca robi to po to, żeby zarobić. Generalnie zresztą ten model, nie mówię, że to jest jedyny model funkcjonowania obrotu kulturą, ale ten model
To jest w zasadzie coś w rodzaju tego, dlaczego autorskie prawa majątkowe zostały powołane do życia, po to, aby ktoś taki jak wydawca, producent miał po co inwestować. Tak się przynajmniej uważa, jest to jedna z teorii. No oczywiście ten model, nie można zaprzeczyć, że on prowadzi do pewnej dostępności dóbr kultury, ale masz też taki efekt uboczny polegający na tym, że odbiorcy stają się takimi biernymi, pasywnymi konsumentami. A jak to jest w nauce? Naukowiec także kontaktuje się z wydawcą po to, żeby jego praca uzyskała, ujrzała światło dzienne, uzyskała dostęp do publiczności. Wydawca oczywiście udostępnia te publikacje innym naukowcom, którzy za to wydawcy płacą, ale płaci też zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, mówię tutaj o pewnym modelu funkcjonującym w nauce, który polega na tym, że sam naukowiec, który chce coś opublikować, także płaci wydawcy, niezależnie od tego, że jednocześnie przekazuje wydawcy tą wyłączność, przenosi autorskie prawo majątkowe. Czy to rzeczywiście tak jest, że płaci ten konkretny twórca, ten konkretny naukowiec i płaci ten konkretny naukowiec, który chce to przeczytać? No nie do końca. Płacimy my wszyscy, dlatego że to my, podatnicy, finansujemy naukę. My płacimy, pokrywamy opłaty dla wydawców i my pokrywamy opłaty licencyjne, które, czy też zakupy egzemplarzowe realizowane przez biblioteki naukowe. Pytanie, czy w związku z tym, że wydawca nabywa tą wyłączność i dalej jej nie przekazuje, co społeczeństwo za te pieniądze sobie kupuje? No niestety niewiele, jak to pokazuje przykład tego repozytorium Rcin, gdzie pomimo naprawdę dobrych chęci nie daje się łatwo, w sposób łatwy, szerzej udostępnić wyników, za które polscy podatnicy już dawno zapłacili. Dlatego też uważam, że odpowiedź na pytanie, czy prawo autorskie jest w nauce potrzebne, znaczy no nie jest proste. Odpowiedź, jaką wydaje mi się mogę sformułować na tym etapie, no byłaby mniej więcej taka. Na pewno nie potrzebujemy tej wyłączności, tak jak w innych modelach obrotu dobrami kultury, ta wyłączność ma pewien sens, w niektórych, nie wszystkich. Tak w tym modelu, który opisałem, który funkcjonuje w nauce, też nie wszędzie, ale w dużej części, dotyczy dużej części publikacji naukowych, ta wyłączność po stronie wydawcy nie jest potrzebna, dlatego że podatnicy, którzy finansują badania naukowe, powinni mieć możliwość ich swobodnego wykorzystania, a wydawca nie potrzebuje tej wyłączności, nie tak jak wydawca muzyki czy innych dóbr kultury, nie potrzebuje tej wyłączności do tego, aby móc funkcjonować, dlatego że i tak jest finansowane z pieniędzy publicznych. Wrócę teraz, może mam jeszcze 2 minuty do tego wykopaliska Płyty Orantów, która okazuje się takim arcydziełem na skalę europejską. Tam możemy przeczytać taką niestety nie do końca zachowaną, znaczy nie w całości zachowaną łacińską inskrypcję głoszącą: ci pragną być podeptani, aby móc być wyniesieni do gwiazd. Płyta została ufundowana przez osoby, które w ten sposób chciały, jak rozumiem, odpokutować czy wyrazić swoją pokorę. Tylko to wyniesienie do gwiazd, o którym napisał ten średniowieczny artysta, jak się uważa, jest odwołaniem do filozofii Platona, który uważał, że nasze dusze zstępują z gwiazd na ziemię i jeżeli nasze życie prawidłowo przeżyjemy, to każdy z nas do swojej gwiazdy wróci. Ten średniowieczny autor mógł się odwołać do tego Platona, teraz też by się pewnie mógł odwołać, bo możemy to uznać za inspirację, ale on w ogóle mógł poznać Platona, dlatego że Platon był kopiowany przez wiele osób, przez kolejnych kopistów, którzy dzięki temu te dzieła zachowały dla potomnych. Więc niewątpliwie wkraczając w autorskie prawa majątkowe, gdyby one wtedy obowiązywały. Pytanie, czy jeżeli zrezygnujemy z tej wyłączności, stracimy coś, czy rezygnując z tej ochrony, w sensie rezygnacji z wyłączności, czy zrobimy coś złego, czy wyrządzimy jakąś szkodę? Moim zdaniem nie. Wydawca, niezależnie od tego, czy tą wyłączność będzie miał, czy nie, jeżeli chodzi o publikacje naukowe, będzie mógł funkcjonować, dlatego że wydawcy pełnią istotną rolę w procesie publikowania naukowego, taką jak dokonywanie recenzji, zapewnianie jakości publikacji, dokonywanie korekty i ich składu w końcu dystrybucji. Także bez tej wyłączności, w związku z tym, że te pieniądze publiczne i tak do nich będą trafiały, będą
mogły w tym systemie funkcjonować. Dziękuję bardzo za uwagę. W związku z tym, że prawa autorskie umożliwia mi jednak skorzystanie z tych wszystkich utworów, z których skorzystałem, ale wymaga także podania źródła, na koniec właśnie chcę to źródło podać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.